Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izba, Pani Przewodnicząca, mam pytanie dotyczące ostatnich działań pana ministra Bodnara. Jak Krajowa Rada Sądownictwa ocenia rozporządzenie, które pan minister chce wprowadzić w zakresie regulaminu działania sądów powszechnych, eliminujące część sędziów z losowania? Jak Krajowa Rada Sądownictwa ocenia projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie odbiera się prawa wyborcze tysiącom sędziów, którzy zostaną pozbawieni biernego prawa wyborczego? I też kolejne pytanie związane z tym, jak były dokonywane wybory sędziów przed 2018 roku, jakie tam były mechanizmy, jaka była jawność tych postępowań, na ile można było ocenić, jaki wniósł ten organ wówczas do praktyki sądowej, jakieś zasady działania, które mogliby sędziowie wykorzystywać. Czy pani przewodnicząca mogłaby dokonać takiego podsumowania? Bo myślę, że to jest warte porównania, tej obecna Krajowa Rada i ta poprzednia Krajowa Rada. A tak generalnie to można powiedzieć tak dla CPK, tak samo tak dla Krajowej Rady Sądownictwa.